Siemanko wszystkim. Dawno mnie troszkę na kanale nie było, ale no nie było co wstawiać po prostu. No wszystko już mam w polu ogarnięte praktycznie. Jeszcze tylko odchwaszczanie w kukurydzy i w pszenicy ozimej na przed liściem flagowym. No i co? U mnie po staremu cały czas robota, robota, robota. Kabina się robi. A tutaj stoję przed moim nowym nabytkiem z soboty. Jest to, tak jak widzicie, dmuchawa do zboża. Samoróbka. A ktoś to ciekawie wszystko wykonał. Ważyła ona jakieś bodajże 47 kg, także tam po złote 50 zł. No to tam wyszło, no gościu tam policzył, że 70 zł, no. Za tak jak tutaj stoi. Jest rączka, tu jakieś mocowanie ktoś miał kiedyś do silnika, ale to wszystko będzie do wywalenia. Bo będzie inaczej mocowany tam ten silnik i tak dalej. Z napinaczem. Tutaj jest, o, wajcha od przepustowości ziarna. Także co, no miałem robić żmijkę, miałem kupować zwoje, ale jak tylko to zobaczyłem, to od razu rączkę za rękę i but na wagę, bo wszystko tutaj chodzi. Tu jedyny tylko mankament, była już próbowana oczywiście. Z której to strony? O! O, widzicie tą śrubę? O, tu, tu. O, ktoś zabezpieczył rurę z łopatkami na wale za pomocą takiej śruby. No i ona wystaje gdzieś tyle. No i przez nią się robi trochę bicie. I będę musiał to wszystko rozebrać i wywalić tą śrubę. I jakoś inaczej zabezpieczyć łopatki na wale. Bo właśnie opada tak właśnie tą wagą, czyli jest niewyważony w dół. Jak próbowaliśmy go podłączać, to wszystko super chodzi, tylko troszkę ma bicie, nie? No, no i ja tu wszystko to porozkręcam, tutaj najwyżej wytnę i wyciągnę, albo żeby tam się dostać chociaż do tego, do tej śruby i tak dalej, powyciągam to wszystko, zrobię tak jak ma być. I no wiadomo, i przesmarować, no i trochę rur kupię, chyba plastikowych, żeby podłączyć i będzie pakowało tam na zbiorniki. Także jestem z tego bardzo zadowolony, bo patrząc na żmijki w moim no, okręgu tu całym, to najtańsza 1500. No wiadomo, tam z rurami, no oryginalna, no ale... Ale co z tego, jak no to w ciulkasy, no jak sobie inaczej powiedzieć, no. A tu mam za 7 dych całą właśnie tę dmuchawę. No i co? I będzie się sprawowała na pewno, bo już była próbowana. Na tym silniku, co mam, rzuca piasek mokry i ziarno na tyle metrów, że się w głowie nie mieści. Tu właśnie nawet ktoś fajnie zrobił ząbki właśnie na ustawianie przepustowości. O, tak jest całkiem do góry. No, także chciałem się tym pochwalić, bo naprawdę fajna sprawa za takie pieniądze. Tam nawet wam wrzucę filmik, znaczy filmik, zdjęcie z wagi, ile kosztowała, ile ważyła. No a mówię, a kosztowała 7 dych. Kółka, wszystko jest, tam jakaś stopka. Na pewno będę robił stopkę na gumie.
i nie wiem, czy czasem koła po tym mocowaniu kół do dmuchawy nie zrobię też na gumach, żeby wiadomo, no, żeby jakieś tam te drgania zminimalizować, żeby nie skakała właśnie po tu, tak jakby stało to po betonie. Tak to wszystko się prezentuje. Przewrócimy ją jeszcze. Także o, kalamitka, wszystko na łożyskach, elegancki taki wał. Za 7 dych to takiego wału by nawet złożyskowanego z obudowami nie kupił. A tak mam całą dmuchawę. Thank you.